Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj ze Starostwa Powiatowego w Kutnie z konferencji prasowej Bartosza Serendy, radnego powiatowego. Konferencja zwołana przy okazji wyborów, w związku ze zbliżającymi się wyborami. Będziemy chcieli zapytać o to Pana radnego, co zrobił przez 4 lata kadencji, z jakiego ugrupowania zamierza startować i jaki ma pomysł na powiat. Co się okaże podczas konferencji? Być może zmiana frontu? Zobaczymy. Za chwilę konferencja prasowa Bartosza Wojciecha Serendy. Dziękuję serdecznie. Rozumiem, że dzisiejsza konferencja jest początkiem kampanii wyborczej radnego Bartka Serendy. Chciałem zapytać, z jakiego ugrupowania Bartosz Serenda będzie startował w wyborach zbliżających się tam? Czy będzie to SLD, czy będzie to jednak komitet? Odpowiadam na pytanie, w zasadzie nie pytanie, tylko zarzut. Nie jest to kampania wyborcza. Nawet powiem więcej. Ja generalnie kampanie wyborcze prowadzę bardzo słabe i bardzo skromne. Przypomnę tylko, że w poprzedniej kampanii, gdzie startowałem również na prezydenta, nie miałem ani jednego plakatu. Ani jednego plakatu nie miałem. Nie wiem, czy byłem jedynym kandydatem, który nie miał żadnego plakatu, ale nie miałem ani jednego plakatu. Generalnie wychodzę z takiego założenia, że radny pracuje od pierwszego dnia do ostatniego dnia. I dlatego ja mogę sobie spokojnie później nie robić kampanii wyborczych. To jest jedna rzecz. Drugie pytanie było z jakiego ugrupowania, tak? Nie wiem, czy ja w ogóle będę startował w wyborach, to jest jakby kluczowa sprawa. Jeżeli będę startował, to będę decyzję podejmował, myślę, że przed wyborami. Nie ukrywam, że tych opcji i różnych propozycji na tę chwilę jest 5 chyba. Natomiast jestem radnym lewicowym, byłem radnym lewicowym, będę radnym lewicowym do końca tej kadencji. A co, jeżeli będę startował w wyborach i zostałbym wybrany w wyborach radnego, też będę radnym lewicowym. Natomiast autentycznie, zupełnie mówię otwarcie, zupełnie szczerze mówię, nie wiem, czy będę startował. Nie wiem, czy będę startował. Rozumiem, czyli w przypadku ewentualnego startu jednak nie będzie DSLT. Słucham? Jednak w przypadku ewentualnego startu nie będzie to SLT, bo myślę, że gdyby było, to zdecydowanie byś to powiedział, tak? To będzie SLT. Nie chciałbym w ogóle wchodzić w dyskusję polityczną, to jakby jedna sprawa, ale skoro jest takie pytanie, czuję się wyciągnięty do odpowiedzi, więc odpowiem. Jeżeli Sojusz Lewicy Demokratycznej podpisze jakiekolwiek porozumienie na poziomie wojewódzkim, powiatowym, miejskim, kutnowskim czy ogólnokrajowym, z Platformą Obywatelską, z Nowoczesną, z Komitetem Obrony Demokracji, czy z Nowoczesna, tak, PO-KOD, to ja zadeklarowałem to swoim koleżankom i swoim kolegom, że tego samego dnia rezygnuję z członka Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo dla mnie taka partia nie będzie partią lewicową. Czyli podkreślam, współpraca oficjalna albo startowanie w wyborach z Platformą Liberalną, z Nowoczesną Liberalną i z KOD-em, który się zachowuje, jak się zachowuje. Jeżeli SLD takie podpisze porozumienie, a takie podpisał porozumienie na poziomie miasta Łodzi niedawno, jeżeli takie podpisze porozumienie na poziomie województwa, czyli będzie dotyczyło również powiatu kutnowskiego, podpisze takie porozumienie na poziomie powiatu kutnowskiego lub na poziomie miasta Kutna, gdzie jestem członkiem tej organizacji w mieście Kutnie, to wówczas zrezygnuję z członkostwa. Z tych samych powodów zrezygnowałem z szefa struktur powiatowych. Z tego samego powodu, że ta współpraca, mimo że nie jest podpisana, na poziomie krajowym jest bardzo mocna, bardzo zaciśnięta i mi się po prostu nie podoba. Dziękuję Państwu bardzo, bardzo serdecznie za poświęcony czas.